Jest to pierwsze webinarium z webinarów, które się odbędą podczas 5. miesiąca tematycznego na portalu Labib. Tytuł miesiąca to obywatelsko i po sąsiedzku, natomiast tytuł naszego webinarium to jak biblioteka może wspierać aktywność obywatelską mieszkańców. Ekspertką, która się z wami spotka online, jest Olga Napiąt, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus. Ja się nazywam Elżbieta Dydak i jestem z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Na czacie występuję jako sieć Labib. Drugą osobą z fundacji, która na czacie występuje jako FRSI i pisze z wami intensywnie od paru minut, jest Bogna Mrozowska. I teraz oddam głos Oldze. Wyłączę się, a Olga się włączy. Dzień dobry, nazywam się Olga Napiątek, jestem z Civis Polonus i bardzo miło mi jest się z Państwem spotkać, żeby w ten piękny poniedziałek, w Warszawie jest piękna pogoda, porozmawiać o obywatelskiej funkcji bibliotek i o tym, co biblioteka może zrobić, żeby ożywiać kompetencje obywatelskie i aktywność obywatelską mieszkańców. Powiem chwilę o fundacji. My zajmujemy się od 12 lat edukacją obywatelską. Działamy w kilku obszarach. Wspieramy szkoły, żeby no właśnie, lepiej rozwijały umiejętności społeczne i obywatelskie młodych ludzi. Robimy innowacyjne projekty edukacyjne oraz od wielu lat bardzo intensywnie pracujemy na rzecz samorządności uczniowskiej, tego, żeby uczniowie mieli rzeczywisty wpływ na to, jak działa szkoła, żeby mieli wpływ na to, jak ona jest zorganizowana, w jaki sposób i też do pewnego stopnia, czego uczniowie się uczą. Poza tym pracujemy nad większym wpływem młodych ludzi na sferę publiczną w społecznościach lokalnych i tu wspieramy Młodzieżowe Rady Gmin. O tym też dzisiaj będę trochę mówiła. Zajmujemy się także takim budowaniem pomostów między mieszkańcami a władzami lokalnymi, po to, żeby głos mieszkańców był słyszalny i docierał do władz lokalnych wtedy, kiedy podejmują różne ważne decyzje mające wpływ na codzienne życie ludzi w ich społecznościach lokalnych. I w tym obszarze właśnie od kilku lat pracujemy z bibliotekami publicznymi w wielu społecznościach w Polsce, także w Rumunii i teraz zaczynamy też działania w Warszawie, tworząc właśnie różne koncepcje związane z obywatelską biblioteką. No i czwarty obszar to jest w ogóle badanie tego, co to jest obywatelstwo współczesne, co to jest edukacja obywatelska, po to, żeby nasze działania, które oferujemy różnym instytucjom, były adekwatne, a nie archaiczne, niepotrzebne. O, to tak w skrócie. A ja właśnie tą demokratyczną funkcją bibliotek interesuję się już naprawdę od, nie wiem, 15 lat? Od kiedy skończyłam studia, to może nawet więcej niż 15 lat. No dobrze. To teraz o czym, jaka będzie prezentacja. Na początku powiem o tym, co wydaje mi się, że jest taką kluczową, najważniejszą aktywnością obywatelską w dzisiejszych czasach. Powiem to po to, żeby od razu nakierować Państwa na to, jakie działania może rzeczywiście, albo warto, żeby rzeczywiście biblioteka wspierała. Później powiem o roli bibliotek, właśnie jako przestrzeni demokratycznych, czy instytucji wspierających działania obywatelskie. A w trzecim kroku podam przykłady tego, co już się dzieje w bibliotekach w Polsce i nie tylko. Przykłady takich skutecznych i satysfakcjonujących działań obywatelskich w bibliotekach. Jeśli macie jakieś pytania, to ja będę czytała też jednocześnie ten czat, tak? I na czacie się pojawiały pytania, to ja spróbuję dzielić swoją uwagę. No dobrze, to zaczynam od tej ważnej aktywności obywatelskiej. Muszę się podzielić, że to jest trochę dziwne jednak uczucie, że się mówi do ludzi, a się ich nie widzi. Tak pewnie mają ci wszyscy ludzie z telewizji. To jest jednak trudne. Ale tutaj czytam, że jesteście, więc też was bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobrze, to o tej aktywności obywatelskiej. No,
Teraz żyjemy w takich czasach, że zresztą tak górnie, że obywatele mają większe znaczenie niż mieli jeszcze no nawet 15-20 lat temu i w Europie, w Polsce nie wspominając. A mianowicie demokracja przekształca się z takiej demokracji reprezentacyjnej, która ogólnie rzecz ujmując polega na tym, że ludzie mieli raz na 4 lata iść do wyborów, wybrać, a potem siedzieć cicho i ufać, że ci rządzący będą dobrze w ich imieniu zawiadywać sprawami lokalnymi. Mieli czytać gazety, żeby sobie wyrabiać opinie, no i później za 4 lata, jak im się podobało, to jeszcze raz głosować na tych samych, jak im się nie podobało, to sobie zmienić. Teraz, czyli ten obywatel był w takiej funkcji głosującego i przyglądającego się. Teraz następują zmiany, które właśnie polegają na tym, że demokracja jest partycypacyjna, czyli że jej jakość zależy od tego, czy ludzie, prócz tego, że raz na te 4 lata zagłosują, bo to też jest wciąż super ważne, to też zależy od tego, czy ludzie pomiędzy tymi wyborami jednak zaangażują się w życie publiczne, w sprawy publiczne. Czyli będą w jakiś sposób aktywni. To oznacza również, że władze nie mają tylko przygotować właśnie urn wyborczych, ale muszą również być gotowe na interakcję i współpracę z mieszkańcami. I żeby ta demokracja partycypacyjna była możliwa, no to stworzone są różnego typu narzędzia, mechanizmy, które są coraz bardziej popularne i wykorzystywane w naszej codzienności. Nie wiem, czy u was, w waszych gminach ma to miejsce, czy są konsultacje, czy władze konsultują jakieś działania z mieszkańcami, swoje jakieś decyzje. Wiele władz lokalnych takie konsultacje prowadzi. W Warszawie mamy ich całe mnóstwo. Rząd każde nowe prawo, każdą nową ustawę musi skonsultować z w ogóle szeroko z ludźmi i ze specjalnymi organizacjami. Każdy może się na ten temat wypowiedzieć, nie wiem, czy o tym wiecie. W każdym razie żadne nowe prawo w Polsce na poziomie narodowym nie zostanie przyjęte, jeśli nie przejdzie przez proces konsultacji społecznych, czyli jeśli władze nie wezmą tej opinii pod uwagę. Albo przynajmniej nie wysłuchają. Jest też taki, czyli konsultacje są takim ważnym mechanizmem tej demokracji partycypacyjnej. Kolejny krok to są budżety partycypacyjne. Czy u was są budżety partycypacyjne? Mówię głośniej, bo mam wrażenie, że stało się pójść w kraj. W Warszawie są, w wielu dużych, większych miastach i średnich miastach też powstają. Budżety partycypacyjne, czyli taka forma, w której to obywatele zgłaszają pomysły, na co mają być wydawane środki z budżetu gminy czy budżetu miasta. Mieszkańcy wybierają te propozycje i później na nie głosują. Co ciekawe, na wielu miejscach głosować na projekty z budżetu partycypacyjnego mogą nie tylko pełnoletni, ale też dzieci. No i to są różnego typu działania. Od placów zabaw, prawda, Ela? Przez zieleńce, działania kulturalne, ekologiczne, no różnego typu działania. No w każdym razie mieszkańcy je proponują, głosują, w głosowaniu później wybierają te, na które mają być sfinansowane i władze lokalne, jeśli sprawdzają tylko, czy one są realne i możliwe. Jeśli mieszkańcy już na nie zagłosują i je wybiorą, no to one są realizowane. Czyli to jest dość taka znacząca władza mieszkańców i znaczący wpływ na sprawy budżetowe, jakby niezależnie od radnych czy urzędników. Na temat budżetu partycypacyjnego będzie też webinarium niedługo. Kolejna taka możliwość wpływu na decyzje to jest coś, co mamy od dawna, czyli udział w posiedzeniach rad gmin, udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy, zabieranie głosu, dopytywanie, proponowanie różnych działań. No i czwarty taki mechanizm to są inicjatywy lokalne, czyli sytuacja, w której mieszkańcy, jeśli zbiorą się w grupie, to mogą zaproponować jakieś rozwiązania, czy to prawne, czy to organizacyjne na rzecz społeczności lokalnej. I tych mechanizmów będzie prawdopodobnie coraz więcej.
czyli takich mechanizmów, w których to obywatele mają bardzo realny wpływ na to, jak działa nasza społeczność lokalna. No właśnie. I jaka tutaj jest rola tej biblioteki, prawda? No mówiąc w skrócie, po prostu tych dorosłych, ale też młodych ludzi, którzy mają teraz współdecydować o sprawach lokalnych, trzeba jakoś do tego działania przygotować. I tutaj widzimy ogromną rolę bibliotek i bibliotekarzy i bibliotekarek w takim działaniu, który pozwoli mieszkańcom na bycie kompetentnym partnerem władz. Bo to często teraz widzimy. W przypadku konsultacji na przykład sieci szkół. Są nauczyciele, którzy znają się na temacie. Są urzędnicy, którzy się znają na temacie. No i mieszkańcy mają mieć na to jakiś wpływ, mają mieć jakieś zdanie. I teraz biblioteka może być właśnie tą instytucją, która pomoże mieszkańcom mieć jakieś zdanie na ten temat. Czy poprzez dostarczenie informacji pisanych, raportów, zaleceń różnych. Czy poprzez organizowanie spotkań z ludźmi, którzy tę wiedzę w sobie noszą. Czyli może sprawić, że ludzie będą świadomie uczestniczyli w jakichś procesach decyzyjnych. I właśnie to zwiększanie kompetencji mieszkańców, obywateli do tego, żeby uczestniczyli w życiu demokratycznym, jest jedną z takich, misji nowoczesnej biblioteki czy biblioteki przyszłości. To jest jeden z moich ulubionych cytatów na ten temat. Właśnie o tym, że biblioteka może być takim miejscem, w którym spotykają się ludzie i informacja. Ludzie i informacja, wtedy kiedy się oni spotykają, tworzy się tak naprawdę wiedza, bo sama informacja jeszcze nie jest jeszcze aż wiedzą, tylko jest po prostu informacją. I to społecznie tworzymy informacje dzięki interpretowaniu, dyskutowaniu. I to właśnie w bibliotece może być przestrzeń na to, żeby rozmawiać merytorycznie, racjonalnie o ważnych sprawach dla społeczności lokalnej, ważnych sprawach dla mieszkańców. I w tym sensie biblioteka może stawać się nie tylko miejscem z książkami, ale nie chciałam to powiedzieć, może stać się czymś, jakimś bardzo ważnym miejscem. Właśnie tutaj jest użyte to słowo agora, czyli takie miejsce spotkań, dyskusji właściwie dla społeczności, święte, bardzo cenne. Na przykład w Norwegii niedawno zrobiono taką nowelizację ustawy o bibliotekach, gdzie wprost napisano, że biblioteki publiczne to są miejsca, przestrzenie, w których ludzie mają się spotykać i dyskutować o ważnych sprawach lokalnych. Że ta wiedza, która wynika z ludzi, tworzy się pomiędzy ludźmi, jest niezwykle cenna i dlatego jednym z zadań bibliotek, co zapisano wprost, jest właśnie tworzenie takich okazji do dyskusji i znowu nie na tematy po prostu związane z, nie wiem, literaturą, albo takie tematy ogólnie filozoficzne, na przykład patriotyzm w XXI wieku, albo co znaczy być dzisiaj Polakiem. Chociaż takie dyskusje na pewno też są bardzo ważne, ale tu podkreśla się rolę takich dyskusji raczej dotyczących tego, co dalej z polityką zdrowotną w naszej gminie, albo tego, w jaki sposób rozwijać turystykę, albo jakość edukacji w naszej gminie. O takich sprawach, które mają wpływ na nasze codzienne życie. I to są też sprawy, które są decydowane tak naprawdę na poziomie gminy. One nie zależą od władz centralnych Unii Europejskiej, innych globalnych graczy. Czyli sprawy, na które ludzie po prostu mogą mieć wpływ tu i teraz. Stąd ta rola bibliotek, o której rozmawiamy, to jest po pierwsze miejsce spotkania. Miejsce spotkania ludzi z informacją, z książkami, czasopismami, raportami, ale także spotkanie z bibliotekarzem, który może służyć mieszkańcom w takim poruszaniu się po różnych zasobach wiedzy. Bo możemy sobie wyobrazić, że
danej gminie przygotowywany jest jakiś ważny proces, na przykład z zagospodarowaniem przestrzennym i mieszkańcy chcieliby tutaj być, wiedzieć, jakie mają zdanie w tej sprawie. Czy budować jakiś supermarket, czy nie budować, czy i że potrzebują na ten temat wiedzy. Biblioteka może być takim miejscem i bibliotekarz taką osobą, która pomoże im znaleźć w gąszczu instytucji, w gąszczach internetów te informacje, które pozwolą im wyrobić sobie swoje własne zdanie. Ale tak jak widać tutaj na zdjęciu, też to własne zdanie ci mieszkańcy mogą sobie wyrobić poprzez zorganizowane przez bibliotekę spotkanie z ekspertem, który jest niezależny. No właśnie, i czyli miejsce spotkania i miejsce użytecznej obywatelskiej wiedzy, która jest zarówno w książkach, jak i w internecie, jak i w dokumentach gminy, w dokumentach strategicznych, w zapisach prawnych. I to jest taki rodzaj wiedzy, do którego nie jest łatwo dotrzeć przeciętnemu mieszkańcy, a jeśli biblioteka chce właśnie pełnić tę funkcję takiej asysty, wsparcia dla obywateli w procesie podejmowania decyzji, to jest bardzo, może być użyteczne. I teraz często pojawia się pytanie, no dobrze, ale biblioteka, miejsce kultury, miejsce czytelnictwa, jak te sprawy właśnie zagospodarowania przestrzennego, edukacji, takie gminne, lokalne, mają się do pewnej misji instytucji kultury. I chciałam pokazać na jednym przykładzie, jak bardzo takie zanurzenie instytucji kultury w codzienne problemy mieszkańców jest pewnym trendem w instytucjach kultury. Na przykładzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, no to jest taka bardzo ambitna instytucja, która właśnie ma ambicje stworzyć polską kolekcję sztuki nowoczesnej. Ona jest taka ambitna, to jest sztuka wysoka. Bez dwóch zdań to jest instytucja, o której można powiedzieć, że to jest właśnie kultura wysoka. I ona ma taki bardzo znany i popularny program coroczny, który się nazywa Warszawa w budowie. I to jest program działań, które są skierowane do warszawiaków i związane z takimi najbardziej nurtującymi problemami miasta. I muzeum jest tą przestrzenią, w której o tych problemach można rozmawiać, po prostu rozmawiać. Też są tworzone jakieś, powiedziałabym, linki, związki z sztuką, ze sztuką nowoczesną. Ale żeby pokazać, jak bardzo to jest takie bliskie lokalności i codziennym problemom, to podam przykład jednego z tematów tej Warszawy w budowie, jakim było mieszkalnictwo. Problemy mieszkalnictwa w Warszawie. W związku z tym, jak się zastanawiacie, czy to jest główny nurt, może być jeden z waszych ważnych elementów, zajmowanie się problemami lokalnymi waszej społeczności, takimi codziennymi sprawami mieszkańców. Czy to przystoi instytucji kultury? To jak najbardziej, chcę wam powiedzieć, tak, taki jest trend. Najbardziej właśnie ambitne instytucje jak Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej zajmują się także sprawami mieszkańców. Dobrze. Jeszcze chciałam podać przykład takich działań obywatelskich już bibliotek. Przykład, w którym byłam też zaangażowana. To się nazywa Gniazda Obywatelskie i powstało ich kilkanaście w Rumunii, gdzie właśnie postanowiono w bibliotekach zrobić takie przestrzenie dla różnego typu aktywności mieszkańców. Spotkań z władzami, dyskusji na temat problemów lokalnych, ale też w każdej z tych bibliotek zrobiono przestrzeń do w ogóle aktywności obywatelskiej ludzi, społecznej, obywatelskiej. Znaczy, jeśli jest jakaś grupa aktywnych mieszkańców i ma ona ochotę podjąć jakieś działania na rzecz swojej społeczności, to w bibliotece znajdzie i miejsce, i bibliotekarza, który przynajmniej na początku pomoże takiej nieformalnej grupie rozpocząć działania.
I też mieszkańcy mogą tam skorzystać z różnego typu zasobów, od drukarek, przez no, książki oczywiście, ale po prostu też przestrzeń. Jedno z takich gniazd obywatelskich stworzono w Bibliotece Narodowej i w ciągu kilku miesięcy ponad 100 różnego typu inicjatyw i aktywności obywatelskich miało miejsce tam. Czyli ludzie tak bardzo żywo zareagowali na takie dość ogólne zaproszenie: przyjdźcie, zróbcie coś na rzecz społeczności lokalnej, my wam tu trochę pomożemy i damy wam przestrzeń. No właśnie, czyli podsumowując, to co biblioteka może zrobić w dzisiejszych czasach demokracji partycypacyjnej dla swoich użytkowników, dla mieszkańców, to sprawić, żeby oni bardziej kompetentnie mogli zaangażować się w życie publiczne. Żeby wiedzieli, umieli się wypowiadać, wiedzieli jaka jest ich opinia na dany temat i żeby te ich opinie bazowały nie tylko na ich doświadczeniu, nie tylko na ich takich, nie wiem, czasami uprzedzeniach czy stereotypach, ale żeby rzeczywiście oparte były na jakiejś racjonalnej informacji, racjonalnych przesłankach, na wiedzy, którą dostarczy czy przygotuje im biblioteka. No właśnie, teraz ja chciałam was zapytać, czy wy robicie jakiegoś tego typu obywatelskie działania w waszych bibliotekach? Czy to się wam już zdarzyło, albo czy coś planujecie? I to jest pytanie na czat. Może ktoś by miał ochotę napisać. U was nic nie ma, walczycie o przetrwanie, napisała Katarzyna. 20 maja będzie ta obywatelska u Urszuli. A na jaki temat? Urszula, czy mogłabyś napisać nam, na jaki temat będzie u ciebie debata 20 maja? Małgorzata będzie, tak jak przewidywała Ela, organizowała debatę na temat kompetencji przyszłości. Bibliotece obywatele mogą porozmawiać z radnymi. To napisała Anka. To jest w ogóle bardzo, mi się wydaje, ciekawy sposób na to, żeby w ogóle ludziom przedstawiać radnych i aktywizować radnych i też przyzwyczajać ludzi do tego, że mogą od tych radnych czegoś wymagać. To aktywizuje obie strony. Czy Urszula odpisała? Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej. No, to brzmi bardzo... Czy to są te debaty Kongresu Obywatelskiego? Tak, to są te debaty Kongresu Obywatelskiego. Mhm. Ja później pokażę też przykłady debat, które organizowaliśmy my w ramach programu rozwoju bibliotek i w ramach innych naszych działań. To chyba zaraz właśnie przejdziemy do tych przykładów. Debatowania. W ogóle wydaje mi się, że debatowanie na temat spraw publicznych ważnych to jest takie działanie, które może być świetną misją biblioteki. Znaczy spotkanie ludzi, wiedzy, w sytuacji, w której to bibliotekarz jest, jeśli ma oczywiście taką zdolność, ambicję, ochotę, prowadzącym debatę, ale na pewno może być jej gospodarzem. Debata, w której zapraszamy ekspertów, osoby zainteresowane danym problemem i na podstawie też wcześniej przygotowanych materiałów informacyjnych ludzie racjonalnie, kulturalnie rozmawiają o ważnych rzeczach. Chciałam powiedzieć, że to debatowanie w bibliotekach może być takim działaniem, które adresujemy do różnych grup mieszkańców w różnym wieku. Tutaj widzicie na tym zdjęciu dzieci. Mieliśmy taki przykład działań z Lubelszczyzny, w którym bibliotekarka dowiedziała się od wójta, że on planuje zrobić remont placu zabaw dla dzieci. Zaprosiła dzieci do biblioteki do procesu konsultowania tej decyzji. Tak? Czyli chciała razem z tym wójtem uznali, że należy włączyć dzieci w ten proces decyzyjny dotyczący placu zabaw i zapytać je po prostu, jakiego placu zabaw one oczekują, czego potrzebują. No bo w końcu to dzieci są tymi odbiorcami
tej poważnej decyzji. I dzieci z przedszkola przyszły do bibliotekarki i ona poprosiła je, żeby narysowały plac zabaw, na jaki mają ochotę. Żeby zaznaczyły kolory, żeby zaznaczyły te przyrządy, zjeżdżalnie, piaskownice i tak dalej. I te dzieci to uczyniły. Narysowały, podkreśliły, później rozmawiały o tym, co narysowały, mówiły, co jest dla nich szczególnie ważne. A następnie ta bibliotekarka razem z tymi dziećmi poszła do wójt i powiedziała, że tutaj takie są wnioski z tych właśnie konsultacji społecznych i tutaj jest ten materiał konsultacyjny w postaci rysunków. Oczywiście wójt był zachwycony, bo tam rysunki były urocze, dzieci urocze, rysunki urocze i pewne z tych elementów, które dzieci narysowały, właśnie zjeżdżalnia, drabinki, piaskownica, zostały zamontowane w kolorach też takich, jakie te dzieci proponowały. I można byłoby oczywiście powiedzieć, zawracanie głowy, przecież ten wójt mógłby po prostu wyszykować to elegancko dzieciom, zrobić właśnie jakieś tam otwarcie, piknik i tak dalej i byłby tym, który to po prostu daje. No ale nie o to chodzi w demokracji partycypacyjnej, bo jednym z ich walorów jest właśnie włączanie ludzi do tego, żeby oni mieli poczucie też, ale też realne, na podstawie realnego doświadczenia, że coś od nich zależy. To jest też taki element aktywizowania ludzi. I w ten sposób te dzieci z Lubelszczyzny, mające po 4-5 lat, pierwszy raz doświadczyły takiego wpływu na swoją gminę, wpływu na sprawy lokalne, które były ważne, bo można powiedzieć, psi plac zabaw, jak to się ma do drogi, programu kulturalnego, programu edukacyjnego szkoły, to są takie grube procesy. Tymczasem ten plac zabaw dla tej grupy mieszkańców, 4-5-letnich, na tej wsi, no to była sprawa życiowa, strasznie ważna. I one doświadczyły tego, że są ważnymi obywatelami, ważnymi mieszkańcami, bo władza się liczy z ich opinią, w ogóle pyta. I to jest też taki proces wychowywania ludzi do tego, że one są podmiotem, tak? Że one są tym ludem, który współrządzi, ma wpływ na sprawy lokalne. Bardzo, bardzo... powiedziałabym, ładny, zgrabny, nietrudny, niedrogi proces, który sporo zmienił w tej społeczności. Drugi przykład to jest przykład związany, przykład z działań w Grucie, to jest w Kujawsko-Pomorskim, Biblioteka Publiczna Wiejska, w której bibliotekarka przeprowadziła trudniejsze dwa procesy, bo przeprowadziła dyskusję na temat, na dwa trudne dla danej społeczności lokalnej tematy, naprawdę trudne. Pierwszy to jest zmiana sieci szkół i taki potencjał likwidacji szkół publicznych i przekazania ich stowarzyszeniom, czyli trudny temat dlatego, że powoduje realne zmiany w gminie związane z utratą pracy przez nauczycieli albo związane z tym, że oni będą gorzej zarabiali, właśnie ze zmianą sieci szkół i innym organem prowadzącym. No, poważna zmiana. I biblioteka była miejscem, w którym przeprowadzono takie wstępne dyskusje na ten temat. Jak to może być? Co to oznacza dla oświaty? Co to oznacza dla mieszkańców? Co to oznacza dla nauczycieli? I znowu, to jest bardzo dobry przykład tego, jak biblioteka dzięki temu, że organizuje dyskusję, w której wnoszona jest wiedza, tak? Mówi, dobrze, ale porozmawiajmy o faktach, o możliwościach, a nie o emocjach, strachach. Jakby przygotowała tą społeczność do tego procesu. A drugi temat, który tam podjęto, to było instalowanie tych wiatraków, tych elektrowni wiatrowych. I znowu, rola biblioteki była niebagatelna, dlatego że gdyby nie to, że w bibliotece zorganizowano dyskusję na ten temat, to mieszkańcy byliby tak naprawdę pod strasznie silnym wpływem lobbystów, czyli firm, które po prostu mają zysk z tego, że te wiatraki instalują. A biblioteka była tą instytucją, która pokazała różne opinie na ten temat. W efekcie ci, którzy mieli swój taki no, finansowy, gospodarczy interes
w stawianiu tych wiatraków i parcie takie, żeby przekonać mieszkańców do tego, zostali zrównoważeni opiniami przeciwnymi, dzięki czemu mieszkańcy mogli podjąć naprawdę, wyrobić sobie zdanie i podjąć racjonalną decyzję. Teraz chciałabym pokazać Wam taki krótki fragment filmu na ten, pokazującego ten proces. Dobrze, że biblioteka podjęła taki temat i próbuje właśnie ludzi w gminie zaktywizować. Możemy mówić o tych sprawach, możemy mówić głośno, możemy się buntować, możemy się nie zgadzać, ale to już też daje człowiekowi dużo, jeżeli może się wypowiedzieć. Jaki jest przekrój społeczeństwa, tam gdzie Pan prowadzi szkołę? To rzeczywiście działacie wspaniale. Jestem pełna podziwu, ale mam też widok na inne szkoły stowarzyszeniowe. Od samego początku, krok po kroku, Fundacja Civis Polonus pokazywała nam, jak ten proces konsultacji powinien przebiegać. Jest to dobry projekt, który... No więc to, co wiedzieliście, to byli mieszkańcy, którzy tutaj krótko powiedzieli o tym, że wdzięczni są bibliotece za to, że zorganizowała taką dyskusję. I w czasie ewaluacji, ale też kręcenia tego filmu, więcej ludzi mówiło o tym, że to im się pierwszy raz zdarzyło, że właściwie, no to oni mogą przychodzić no właśnie na te rady gminy, na posiedzenia rad gmin, do urzędu, ale w urzędzie mieszkaniec, no to jednak tak swojo się nie czuje. A w bibliotece to jednak tak się, ta sytuacja wygląda tak, że mieszkańcy i przedstawiciele władz, no i ci są gośćmi. I to jednak ułatwia rozmowę. Widzieliście też taką, ta sala, w której były flagi, to była dyskusja organizowana przez bibliotekarzy, ale w sali szkolnej, w szkole, dlatego że tam było za dużo osób, oni by się nie zmieścili w bibliotece i to była właśnie rozmowa o tej nowej sieci szkolnej i tam ta wiedza, która została udostępniona mieszkańcom, pochodziła od człowieka, tak? Była wiedza z człowieka, czyli z eksperta, który zajmuje się różnymi typami sieci szkolnych, ma też doświadczenie w szkołach, w tworzeniu szkół stowarzyszeniowych. A te wiatraki, które widzieliście w tle, to były wiatraki z sąsiedniej gminy. Nie z tej. Ci właśnie tutaj tam napór tych firm wiatrakowych był, w gminie obok już stały i oni byli właśnie w procesie rozważania tego, czy takie zainstalować. Z takich bardziej związanych wprost z działaniem biblioteki tematów, no to byliśmy w kilku bibliotekach przy takim procesie ustalania programu kulturalnego bibliotek z mieszkańcami. Z różnymi, albo z całą ogólnego dla całej społeczności, albo też takiego wydzielonego dla różnych grup mieszkańców, czyli bibliotekarze na przykład robili spotkania z młodzieżą i rozmawiali o tym, czym jest biblioteka dla młodych ludzi, czego oni potrzebują, w jaki sposób, co powinni zaoferować młodym ludziom, żeby chcieli czytać, ale też żeby chcieli i organizować różne działania kulturalne w bibliotece, ale także uczestniczyć w tych proponowanych przez bibliotekarzy. Czyli pytanie, no, co bibliotekarze powinni młodym ludziom zaproponować. I tutaj bibliotekarze robili te konsultacje na różne sposoby, od ankiet, poprzez spotkania. Niektórzy organizowali tak, te spotkania taką metodą World Cafe. Znacie taką metodę? Czyli takich stolików kawiarnianych, na których się podaje przykłady zagadnień. Na przykład, na Labibie na pewno to jest opisane gdzieś. Zagadnień na przykład właśnie, jakie książki zamawiać dla młodzieży, albo jakie imprezy czytelnicze byłyby wskazane, albo jakiego typu pomoc w nauce byłaby pomocna. Różnego typu pytania i tam młodzi ludzie w grupach pracowali nad konstruktywnie nad propozycjami takiego programu dla biblioteki. To bardzo polecam, to zawsze warto zrobić, ma się wtedy taką większą pewność co do oferty kierowanej do różnych grup mieszkańców. Ale to zapewne wielu z Was też już robi. A tu jest przykład, to całkiem eleganckiej makiety, ale takiego
procesu partycypacyjnego dotyczącego zagospodarowania przestrzennego parku w Bychawie i w Czosnowie. W obu tych gminach, zawaham się, czy miastach, nie wiem, czy Czosnów chyba nie jest miastem, Bychawa jest na pewno miastem. W obu tych miejscowościach to biblioteka była instytucją odpowiedzialną za przygotowanie mieszkańców do właśnie świadomego i kompetentnego uczestniczenia w tym procesie. No, krótko mówiąc, dwa parki w dwóch miastach, dwóch miejscowościach i władze miały pieniądze i miały decyzję dotyczącą tego, żeby je przekształcić, dofinansować, ulepszyć. No i teraz to, co było ważne, to to, żeby ludzie powiedzieli, czego tak naprawdę potrzebują, a żeby to mogli z siebie wydobyć, no to biblioteka organizowała warsztaty na temat tego, ale także dostarczała mieszkańcom wiedzę, pewną wyobraźnię na temat tego, co tam może się zmienić, pokazując różnego typu parki z różnych miejscowości. I to jest właśnie taki rodzaj wiedzy, który dostarczyła mieszkańcom biblioteka. Rozszerzyła ich wyobraźnię na temat tego, co robione jest w innych miejscowościach, w innych miastach, jak wyglądają nowocześnie zagospodarowane parki. Oni tam prócz takich koncepcji dotyczących zieleni, no, jakieś siłownie poustawiali, ale też ten wybór tych obiektów siłowni, to była naprawdę taka precyzyjna decyzja mieszkańców, z czego oni naprawdę chcą korzystać. Dobrze. Czyli to były przykłady debatowania. Więcej tych przykładów debat, tematów debat, czy mamy na naszej stronie Fundacji Civis Polonus i my to możemy dostarczyć. To będzie w opisie nagrania. O, właśnie, tutaj zapytałam się Eli. W opisie nagrania będą linki do już zrealizowanych tematów dyskusji, konsultacji w bibliotekach. A drugi przykład działań proobywatelskich, które może prowadzić biblioteka, drugi przykład dotyczy wsparcia młodzieży, a nawet bardziej precyzyjnie młodzieżowych rad gmin. To jest temat, który my rozwijamy od 12 lat w Warszawie, w kraju i w Gruzji, w zagranicy, a teraz będziemy też na Ukrainie. Młodzieżowe rady gmin. Jak biblioteka może wspierać młodzieżowe rady gmin? Może najpierw pytanie, czy u Was są młodzieżowe rady gmin w Waszych gminach? Dla tych widzę, że tutaj Lidia mówi nie, to zaraz będziemy mówić o tym, co zrobić, jak ich nie ma. Małgorzata z kolei tak. No więc bardzo polecamy Wam interesowanie się młodzieżowymi radami i wspieranie ich. Bo znowu, młodzieżowe rady to jest taka szczególna grupa młodych ludzi, którzy, młodych ludzi, czyli zwykle gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają w sobie zapał. Zapał do tego, żeby zrobić coś pozytywnego na rzecz swojej społeczności lokalnej, albo bardziej precyzyjnie właśnie na rzecz młodych ludzi. To jest różnie uregulowane, różne są statuty tych młodzieżowych rad. Generalnie ich najważniejszą rolą jest ta rola konsultacyjna właśnie, czyli przekazywanie władzom lokalnym stanowiska, opinii, potrzeb, problemów młodzieży oraz takich propozycji rozwiązań. Czyli znowu, podobnie jak w przypadku tego, jak mówiłam o tych dyskusjach lokalnych, to jest tak, że młodzi ludzie nagle stają w takim mają szansę zrobić coś na rzecz społeczności, są zapraszani przez dorosłych do dialogu, do podejmowania decyzji. Tymczasem oni, wiecie, są tacy wyrwani ze szkoły, z tej szkolnej codzienności, w której tam mają zadania, lekcje, WOS-u, tej wiedzy o społeczeństwie mają mało i tacy są trochę zdezorientowani. I teraz, żeby ta młodzieżowa rada dobrze działała, no to ona zdecydowanie potrzebuje więcej takiego paliwa wiedzowego.
i od tego, jak działa samorząd lokalny, poprzez to, w jaki sposób przygotować się do spotkania z dorosłymi, z radnymi. I w związku z tym to wsparcie merytoryczne, bo to jest taka bardzo ważna rola biblioteki w tym kontakcie z Młodzieżową Radą, no jest niezastąpiona. Tak naprawdę młodzi ludzie nie bardzo mają do kogo się zwrócić wtedy, kiedy no na przykład ich koledzy i koleżanki mówią, że nie wiem, że co jest nagminnym problemem młodzieży w różnych miejscowościach, że nie ma żadnych działań kulturalnych, ciekawych, nic się nie dzieje, albo nie mają się jak spotykać. No to wtedy młodzi ludzie chcieliby przekazać swoją opinię, swoje stanowisko, przekazać je władzom. Władze oczekują, że to będzie merytoryczne i na poziomie. I teraz, żeby ten poziom ta Młodzieżowa Rada mogła osiągnąć, to przydaliby jej się dorośli, którzy pomogą im to zrobić. I takim dorosłym w społeczności lokalnej bardzo fajnie, aby byli bibliotekarze. Oczywiście zaraz ktoś powie, a dlaczego nie nauczyciele? No więc mogą też być to nauczyciele, ale uczniowie są zmęczeni nauczycielami na co dzień. Jak nauczyciele jednak są oceniający, wymagający, są w tym trybie nauki, a bibliotekarz dla młodych ludzi może być taką osobą, neutralną osobą, kim wspierającą osobą, takim przyjacielem. Drugi wątek to jest oczywiście organizacyjny. Biblioteka jako przestrzeń, jako źródło wiedzy, jako miejsce, w którym można skorzystać z komputera, miejsce, w którym można usiąść, porozmawiać, ale także miejsce, w którym można wykonywać inne działania na rzecz młodych ludzi. Czyli po pierwsze organizować debaty młodzieżowe. To jest właśnie spotkanie Młodzieżowej Rady w Sokołowie Podlaskim w bibliotece. Tutaj widać, jest ładna, nowa biblioteka z taką przyjazną przestrzenią. Znowu można byłoby się zapytać, dlaczego nie w szkole? No więc nie w szkole. Młodzi ludzie po lekcjach nie chcą spotykać się w szkole. To jest dla nich nieatrakcyjne. A ta inna przestrzeń jest czymś bardzo ważnym. Więc można organizować debaty młodzieżowe, takie jak te dla dorosłych. Można organizować spotkania porad eksperckich, tak jak też pewnie w waszych bibliotekach dzieją się różnego typu porady. Mają miejsce różnego typu porady, od zdrowotnych przez edukacyjne. Wreszcie biblioteka jest świetną przestrzenią do tego, żeby Młodzieżowe Rady organizowały tam pomoc koleżeńską w nauce. Znowu nie w szkole, gdzie ci uczniowie są naznaczeni tym, że umieją bądź nie umieją, tylko w miejscu, które jest o wiedzy, jest o nauce. Takim miejscem jest przecież biblioteka. A jeśli nie macie młodzieżowych rad, to bardzo wam polecamy tworzenie czegoś mniejszego, albo lepiej powiedzieć skoncentrowanego czy zorientowanego na waszą instytucję, czyli biblioteki. Młodzieżowe Rady Bibliotek to są takie grupy młodych ludzi, którzy są zainteresowani organizowaniem, współorganizowaniem czy tworzeniem oferty kulturalnej, oferty wiedzy edukacyjnej, oferty czytelniczej dla młodych ludzi. Ja się spotkałam z wieloma bibliotekarzami, którzy mówili, oj, jak przyciągnąć tych młodych ludzi do biblioteki, co by tu zrobić? To jest wielkie zmartwienie i bardzo dobrze tym zmartwieniem podzielić się z innymi. Świetnymi innymi są po prostu inni młodzi ludzie, bo też jak uczą eksperci od aktywizacji czytelniczej młodych ludzi, do bibliotek młodych ludzi przyciągają inni młodzi ludzie. I właśnie Młodzieżowa Rada Biblioteki to jest taka grupa, która systematycznie pracuje z bibliotekarzem nad tym, żeby biblioteka miała adekwatną ofertę dla młodych ludzi z danej gminy, przygotowaną adekwatną ofertę. I można spotykać się regularnie, wymyślając, doradzając, młodzi ludzie doradzają, ale też mogą oni wziąć część odpowiedzialności i organizować pewne wydarzenia w bibliotece dla młodych ludzi. Bardzo wam polecamy Młodzieżowe Rady w bibliotekach. To jest projekt modelowy wypracowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, dostępny na portalu Labib, co zresztą tutaj widać. I w ten sposób dochodzimy do sesji pytań i odpowiedzi.
Pytania można zapisywać na czacie. Zadawajcie pytania. Młodzieżowe rady, o rady biblioteki, o debaty. Pytajcie, może macie jakieś komentarze. Czy macie jakieś obawy, które wam się nasuwają, na przykład przy organizowaniu tych debat? Czy wam wydaje się to w ogóle bezpieczne, czy może niekoniecznie? Bo rzeczywiście, im powiedziałabym ważniejszy temat debaty, tym one są takie bardziej namiętne, o, bym to określiła. Ale tak czy owak, te namiętności zwykle w społeczności istnieją, więc to, że one są ujawnione podczas debaty, to jest pytanie, gdzie więcej informacji na temat młodzieżowych rad gmin, więc polecam naszą stronę internetową, którą prowadzi fundacja. Ona się nazywa młodzieżowerady.org.pl, młodzieżowarada.org.pl. Tam są informacje o tym, jak założyć młodzieżową radę, są dobre praktyki. Także na stronie Fundacji Civis Polonus mamy przewodnik o tym, i na tej stronie też jest przewodnik, jak tworzyć taką młodzieżową radę krok po kroku, jak wspierać jej działanie, co jest istotą działania młodzieżowych rad, na co one faktycznie mogą mieć wpływ, bo rzeczywiście problem z młodzieżowymi radami często jest taki, że one są takie fasadowe, no. Coś organizują, występują na festynach. Gdzie lepiej sprawdzają się młodzieżowe rady? W większych czy mniejszych miejscowościach? Czy to ma znaczenie? W mniejszych miejscowościach lepiej się sprawdzają. Dlatego, że łatwiej jest młodym ludziom ogarnąć horyzont. Ogarnąć to, na co mogą mieć wpływ. Na przykład my wspieraliśmy i pracujemy z taką młodzieżową radą w gminie Płużnica. Ona dostała nawet nagrodę prezydenta za najlepsze działania obywatelskie. To tam, to w takich mniejszych społecznościach wyraźnie widać problemy te problemy są w takiej skali, że często można je naprawdę naprawić. No tam był problem właśnie nie tego, że nie ma miejsc do spędzania wolnego czasu. Okazało się, że jest jakaś plaża brudna, nieużywana i ci młodzieżowi radni po prostu wzięli się z innymi dorosłymi, zrobili plan zagospodarowania tej plaży. W ogóle to zrobili po prostu. Więc młodzi ludzie, więc o tyle to można powiedzieć, że łatwiej jest w mniejszych miejscach, miejscowościach, że młodzi ludzie mają takie wyraźne przełożenie między tym, co uważają, że należy zmienić, a taką konkretną zmianą. A w dużych miastach też niestety często wchodzi po prostu w grę polityka i młodzieżowi radni są werbowani do partii politycznych, no i to. Jeśli nie ma dobrego opiekuna, który pilnuje dorosłych, żeby nie przejęli, mówiąc brzydko, młodzieżowej rady, no to to idzie dobrze. Mamy też pytanie jeszcze od Ewy. Bardzo mało ludzi przychodzi na spotkania. Jak to nagłaśniać? No właśnie, bo to trochę zależy od spotkania. Znaczy, oczywiście. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to jest rozpoznanie, kto jest tak naprawdę zainteresowany danym tematem. Czyli jeśli właśnie jakby problemem czy wyzwaniem dla społeczności lokalnej jest zmiana sieci szkół, czy jakieś jej niedostosowanie, no to jest pytanie, kto tym tematem jest naprawdę żywo zainteresowany i zapraszanie, docieranie właśnie do tych osób. No to mi się wydaje takim najważniejszym, jedną wskazówką, a drugą, żeby dobierać tematy z mieszkańcami. I na przykład, jeśli chciałbyś organizować tematy dla młodzieży, młodzież zachęcać do debatowania i ma się tą młodzieżową radę biblioteki, no to wtedy jest dużo łatwiej, bo po pierwsze temat jest, można wybrać adekwatny temat, a po drugie ma się na co dzień wśród swoich współpracowników młodzieżowych ludzi, którzy mogą rozdystrybuować tę informację. Też warto jest przyciągać po prostu ciekawych ludzi na spotkania, jakichś ekspertów, do których ludzie mogą nie mieć takiego łatwego dostępu, albo wójta, czy prezydenta miasta. To zwykle też bardzo przyciąga ludzi, dlatego że przychodzą także ci, którzy chcą zadać pytanie, no a co z wodociągiem, prawda? Czekamy na kolejne pytania. Mamy jeszcze parę minut, także korzystajcie z obecności Olgi. Pytajcie. Niech wasze zdrowie.
Może Olga, miałabyś jakieś takie złote rady dla naszych uczestników a propos debat, na przykład co się sprawdza, nie wiem, pora dnia czy przestrzeń? No pora dnia to raczej popołudniowa, o ile to nie jest dla matek, młodych matek, to raczej popołudniowa. My na przykład przy wybieraniu tematów do dyskusji, no, można też tematy wybierać razem z władzami gminy. To znaczy prosić ich, żeby powiedzieli wam. I tak robili bibliotekarze w ramach naszego programu SPERBE. Bibliotekarze pytali się władz lokalnych, jakie ważne decyzje stoją przed naszą społecznością. Co będzie decydowane? I zapraszać ludzi do naprawdę aktualnych, codziennych rzeczy. Od, nie wiem, właśnie zmiany funkcjonowania ośrodka zdrowia. Poprzez kwestie, jakiś był wątek strasznie taki bardzo, taki wymagający naprawdę wielu omówień, to jak kiedy wchodziła ta nowa ustawa śmieciowa. To są takie rzeczy, no prawda, śmiecie, tutaj książki, śmiecie, kultura, ale takie, to są takie tematy, których biblioteka, one może nie są takie estetyczne, tak, albo takie, no właśnie, nie są estetyczne, natomiast biblioteka wtedy rzeczywiście służy jako taka przestrzeń do integracji mieszkańców wokół bardzo ważnych tematów. Co jeszcze? Debaty nie mogą być za długie. O, czyli muszą mieć, nie wiem, z półtorej godziny. Bardzo ważne jest ich prowadzenie, to znaczy pilnowanie tego, żeby część debaty dotyczyła trosk, frustracji, problemów, ale żeby to była najwyżej połowa debaty, a druga część, żeby dotyczyła propozycji zmian, jakichś rekomendacji. Ważne jest też, że jeżeli rozmawiamy o jakichś konkretnych problemach, żeby jednak na sali był przedstawiciel urzędu, żeby ludzie mieli poczucie, że nie jest taka rozmowa, taka sobie rozmowa jak pod budką z piwem, z całym szacunkiem dla tych rozmów, ale że ona jest konstruktywna i że wnioski z tej rozmowy są przekazane tym, którzy mogą rzeczywiście coś zmienić. To jest, myślę, dla ludzi też bardzo ważne. Przyjdź, powiedz, co w tej sprawie uważasz, a ci, od których to zależy, tego wysłuchają. To jest dość konstruktywne. Ważne jest też to, żeby rozmawiać na temat w adekwatnych miejscach. Czyli jeśli robimy dyskusję o, no właśnie, przyszłości naszego parku, to jak najbardziej biblioteka może zrobić swoje stoisko w tymże parku albo w tym, nie wiem, klepisku, który będzie dopiero parkiem. Czyli wychodzić w teren, reorganizować w to jakichś niebanalnych miejscach. Ważne też jest, żeby przygotowywać ludziom na przykład jakieś materiały przed debatą, żeby oni mogli czegoś się dowiedzieć, coś przeczytać wcześniej, albo czegoś wysłuchać, jakiegoś wywiadu na przykład z jakimś ekspertem, po to, żeby też oswoić ludzi i z tematem, ale też, żeby oni mieli większą pewność siebie, żeby się czuli kompetentni, bo taka bariera w postaci, o ja się nie znam, a co tam ja wiem, no to jest duża bariera w przypadku uczestnictwa w debatach. No, ważna jest też dobra atmosfera, czyli żeby ludziom powiedzieć, że właśnie będzie też kawa, herbata, ciastka, że to nie jest właśnie jakieś takie sztywne, takie w przeciwieństwie właśnie do posiedzeń Rady Gminy na przykład, prawda? Które są takie formalne, sztywne, tu głosów udzielamy. Że tutaj nie chodzi o właśnie formę, ale zdecydowanie o treść i to, że różne głosy są mile widziane. Bardzo Ci, Olga, dziękuję za te złote rady, wskazówki. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą w kolejnych debatach, które mam nadzieję będziecie chcieli poprowadzić. Ja teraz proponuję wrócić na chwilę do prezentacji. Jeśli jakieś pytanie Wam się jeszcze pojawi, to oczywiście zapiszcie na czacie. I jeszcze raz oddam głos Oldze. A właśnie, bo w piątek organizujemy w Warszawie jest seminarium, spotkanie na temat tego, w jaki sposób biblioteka może przyciągać młodych ludzi. To jest spotkanie, w którym będziemy przede wszystkim pokazywać konkretne przykłady takich skutecznych i satysfakcjonujących
działań bibliotekarzy na rzecz młodych ludzi, pamiętając o tym, że w stosunku do młodych ludzi rolą biblioteki jest promocja czytelnictwa, ale również oferowanie pewnych działań kulturalnych, edukacyjnych oraz działań związanych po prostu ze spędzaniem wolnego czasu. Więc jeśli ktoś z Państwa chciałby przyjechać do Warszawy 13 maja, to bardzo zapraszam. Można się skontaktować w tej sprawie ze mną. To spotkanie jest od 10 do 15. Ono jest płatne. Więcej informacji na temat tego seminarium można znaleźć na naszej stronie internetowej, ale jak ktoś będzie zainteresowany, to proszę do mnie napisać i ja o wszystkim poinformuję. To spotkanie jest w Bibliotece na Koszykowej, Bibliotece Miasta Stołecznego Warszawy, która jest właśnie była odremontowana. Będzie też okazja spotkania przynajmniej 41 innych bibliotekarzy, więc bardzo serdecznie zapraszam. I zapraszam do kontaktu. Olga, ci bardzo, bardzo dziękuję. Wam także bardzo dziękuję i zapraszam na portal Labib i na kolejne webinaria, które będziemy mieć. 20 maja o godzinie 11 spotkamy się z ekspertkami z Fundacji Pole Dialogu, które będą mówiły o budżecie partycypacyjnym. Natomiast 31 maja zorganizujemy o godzinie 10 spotkanie z Szymonem Osowskim z sieci obywatelskiej WatchDog Polska, który będzie mówił o takich działaniach strażniczych. Wszystkie webinaria będziemy oczywiście promować poprzez sieć Labib i na stronie biblioteki.org oraz na grupie facebookowej Labibu, także na pewno się o tym dowiecie, ale też śledźcie oczywiście. I jeszcze raz zachęcam Was na wchodzenie, korzystania z portalu Labib, dzielcie się wiedzą, mnóżcie pomysły. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.